Twoja telewizja. Mazowsze TV. Organizatorem dzisiejszego turnieju halowej piłki nożnej pod nazwą Szlachetne Granie jest klub sportowy Błonianka Błonie oraz Szlachetna Paczka Błonie. Głównym celem turnieju jest połączenie pasji do sportu z pomaganiem innym, natomiast sam turniej odbywa się w ramach projektu Szlachetna Paczka. Podczas turnieju zbierane są szlachetne paczki od uczestników oraz kibiców, które następnie będą przekazane rodzinom z terenu gminy Błonie. Połączenie turnieju piłkarskiego, gdzie mamy rywalizację, gdzie wszyscy chcemy wygrać, z akcją Szlachetnej Paczki, czyli z pomaganiem, z dobroczynnością, myślę, że jest świetnym połączeniem i staramy się, żeby w tym przedsięwzięciu wzięło udział jak najwięcej osób. Szlachetna Paczka przede wszystkim to jest pomoc innym, a jeżeli do tej pomocy innym włączone zostaje całe społeczeństwo lokalne, od ludzi starszych po tych tak zwanych w sile wieku, jak również najmłodszych błoniaków, należy tylko przyklasnąć, bo to jest fantastyczna lekcja, jak żyć, żeby zmieniać świat na lepsze. Właśnie dzięki takiej zabawie, jaką mogą nam zapewnić i mają dzieci poprzez właśnie rywalizację sportową, która jest ich wkładem w Szlachetną Paczkę. W tym roku w Szlachetnej Paczce skupiliśmy się na poszukiwaniu głównie osób starszych i samotnych, jak również rodziców samodzielnie wychowujących dzieci. Jest zapotrzebowanie na żywność długotrwałą, na środki czystości. Są to uniwersalne produkty, na których brakuje pieniędzy na co dzień. Poza tym potrzeby indywidualne są bardzo różne. Niektórym brakuje lodówki, niektórym mebli. Darczyńcy, którzy wybrali te rodziny, starają się wszystko zapewnić. Aktualnie dzisiaj zbieramy produkty uniwersalne, tak, czyli właśnie żywność i środki chemiczne, środki czystości, które przydadzą się w każdej rodzinie. I my jako wolontariusze czynnie bierzemy udział w pomocy dla rodzin. Szlachetna Paczka na terenie Polski odbywa się po raz 16. Na terenie gminy Błonie dopiero po raz drugi, ale na pewno będzie kontynuowana. Jeżeli chodzi o wszelkie założenia tego przedsięwzięcia, należy im tylko przyklasnąć. Są to takie działania, które wspierają, dają szansę, nadzieję wszystkim osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji i bardzo często niezależnych od nich. Dzięki ludziom szlachetnym
właśnie tego typu działania mogą mieć miejsce, wspierać, dawać nadzieję i szansę na lepsze życie wszystkim, którym nie powiodło się w życiu. Finałowy weekend 10-11 grudnia będziemy odbierać pomoc i paczki od darczyńców i przekazywać je naszym podopiecznym. Chciałbym podziękować przede wszystkim wolontariuszom ze Szlachetnej Paczki Błonie oraz trenerom z klubu sportowego Błonianka Błonie, którzy zorganizowali całe to wydarzenie. Ponadto chciałbym podziękować głównemu sponsorowi, firmie Anda, oraz innym partnerom, którzy przyczynili się do organizacji tego turnieju. Myślę, że warto pomagać w szczególności naszemu społeczeństwu lokalnemu, bo to jest ta akcja, także gramy i pomagamy. Pomagając innym, pomagamy również sobie. Dzięki temu wydaje mi się, że stajemy się lepszymi ludźmi. Przede wszystkim pomagać warto z dwóch powodów. Te powody to jest nadzieja i szansa na lepsze życie dla wszystkich, którzy potrzebują takiej pomocy i właśnie takich wartości, które dla nich są najważniejsze w życiu i są odpowiedzią na pytanie być albo nie być. Myślę, że warto pomagać, ponieważ dobro do nas wraca. Twoja telewizja. Mazowsze TV.